wieczór, kłaniam się ponownie Państwu. Czy możemy ten świat urządzić lepiej? Franciszek proponuje zacząć od nowa. A mi się wydaje, że świat tylko i wyłącznie jest w naszej głowie. Jeśli mamy swoje wyobrażenie, poczucie swojej wartości, to możemy góry, chmury przenosić. Taki przewodnik nie jest to przewodnik po świecie. Czy to jest przewodnik katolicki, a katolikiem jestem. Wyznaję katolicyzm jako swoją religię i tak dalej. Ale nie będziemy tu mówić o wiarze. Choć wiara czyni cuda, prawda? No właśnie. Właśnie. Zostań animatorem młodzieży. Rodzina, szkoła miłości. No, może być. Popatrzcie. Warto przeczytać. Rodzina, szkoła miłości. Gdzie to jest? Tu. Widzicie? Państwo moi drodzy kochani. A tu mamy całego Franciszka, papieża naszego, i sobie pokazuje, o, że ktoś ma w głowie, ma mieć poukładane, czyli to jest to odwzorowanie tego, co tu jest w ogóle zaznaczone w tym czasopismie, czy możemy ten świat urządzić lepiej. Aha, i to jest odwzorowanie tego gestu tutaj Franciszka, że nie, z wykrzyknikiem, że nie idzie. No właśnie, po prostu jeśli człowiek nie jest poukładany sam w sobie, to mi się wydaje, nie ma poukładane dobrze w głowie, to taki przewodnik, chociaż i na przykład katolicki, nic mu nie da, nic dodać, nic ująć. Myślę, że każdy ma swoje słabości i tak dalej życiowe. Każdy ma lepsze i gorsze dni. Lecz mi się wydaje, że poprzez materializm, jeśli ktoś jest materialistą i dąży, głabie coraz więcej pod siebie, ginie w tym świecie, ginie w swojej osobie, giną u niego wartości ludzkie, to wszystko się zatraca po prostu, zatraca się sam sobie, jeśli ktoś jest materialistą, bo rzeczy to są rzeczy, a ludzka sfera uczuć, ludzka sfera wyobraźni, ludzka sfera umysłu, ludzka sfera godności, to jest coś ludzkiego, czyli ludzkie wartości, prawda? No właśnie. Ale no, taki jest świat stworzony, że opiera się też na tym pieniądzu. Banknocie nadrukowanym tym pieniądzu. I trzeba na niego dzisiaj pracować, żeby przeżyć, przetrwać w tym świecie. W tej dżungli całej. No właśnie, dobra. Ja jutro się wybieram, jak będzie pogoda w moją dżunglę. Idę do lasu na spacerosa, biorę moje kundelki. A taka gazeta mnie interesuje. Wiadomo, o co chodzi, moi mili.